Czy zastanawialiście się kiedyś, do ilu katastrof i wypadków doszło w czasach PRL-u i ilu ludzi w nich zginęło? Jak tamte wydarzenia opisywała ówczesna prasa? Zapraszam do przeczytania wywiadu, w którym postaram się odpowiedzieć na te pytania. I oczywiście zapraszam do lektury książki Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL-u. Przemysław Semczuk. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Powietrze. Spogląda na beczkowatą sylwetkę banku, która puchnie w oczach i unosi się w górę. Budynek przy akompaniamencie głuchego uderzenia znika w tumanie pyłu i dymu. Tylko lewa noga wystawała na listych gruzów, więc dawałam znaki nogą. Traciłam i odzyskiwałam przytomność. Ocknęłam się w szpitalu. O 12.44 na stanowisku dowodzenia pogotowia ratunkowego dzwoni telefon. Dyżurny oficer milicji informuje o wybuchu w rotundzie. Z chorzej na sygnale wyjeżdża pierwsza karetka. Kilkanaście minut po tragedii na miejsce wypadku przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich. Wienek i jeszcze kilku pojechali do najbliższego szpitala, żeby oddać krew. Tak, to jest słyszałem. Przemysław Semczuk przedstawia podcast oryginalny z serii Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Edycja limitowana. Książka dostępna tylko w serwisie Allegro.